Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, Jan Tomaszewicz, Teatr imienia Juliusza Osterwy, pan dyrektor przez następne parę lat, mam nadzieję, i wielki sympatyk ulicy Francuskiej w Warszawie, podobnie jak i ja. Słynna ulica, prawda? Agnieszka Osiecka, Jan Tomaszewicz, dzień dobry, najważniejsze osoby na Francuskiej. Co pan tak oficjalnie? Dobrze. Dyrektor, zwrócił uwagę, że jesteśmy na ty, więc Państwo pozwolą, że będziemy się tak do siebie odzywać. Tak się odzywajmy. Janku, słuchaj, zaczniemy najpierw od podsumowania sezonu. Sezon, teatr żyje od wakacji do wakacji, mniej więcej sezon teatralny tak jest ułożony, że zaczyna się we wrześniu zwykle, a kończy się w czerwcu. W Gorzowie jest inaczej, ale do tego dojdziemy. Co było, jeżeli chodzi o podsumowanie artystyczne? Czy się sezon udał? Frekwencyjny, artystyczny, sukcesy, nagrody, frekwencja, dużo widzów. Ile premier było w tym roku? Teatr żyje od budżetu do budżetu zawsze tak naprawdę. No tak, 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 dokładnie. Bez ustalenia budżetu, bez pieniędzy, które otrzymujemy od pani marszałek Elżbiety Polak, nie funkcjonował, bo to jednak jest ta podstawa, ale ten sezon artystyczny to rzeczywiście to jest od września do czerwca i wtedy realizujemy założenia, które gdzieś są pokazywane na scenie dużej, scenie kameralnej, ale również działania, które są poza teatrem. Ten sezon był na pewno inny od każdego pozostałego, który minął. Cieszę się bardzo, że wreszcie zrealizowaliśmy duży projekt pod tytułem Wesele Wyspiańskiego, że Agata Bidziuk znalazła czas i że mogliśmy ten spektakl zrealizować. Zaczęliśmy troszeczkę spektaklem kontrowersyjnym New Year's Day, który nie do końca został przyjęty przychylnie przez niektóre czynniki, niektóre osoby. Wydaje mi się, że to i dobrze, ja chciałem, żeby to wyciszyć, żeby nie było to na pograniczu między i na równi z klątwą. Teraz jest taka trudna rola teatrów, chyba. Ja myślę, że teatry się w ogóle nie zmieniły. To zmieniły się poglądy niektórych osób i upodobania w kierunku teatru, bo teatr jest czynnikiem, jest takim barometrem społecznym. Powinien pokazywać to, jaka jest rzeczywistość, która nas otacza i nie powinien być obojętny na pewne relacje, które są. No, teatr mówi językiem wrażliwości, nie mówi językiem transparentnym, nie mówi językiem populistycznym. Teatr nie miesza się nigdy w politykę. To my jesteśmy wciągani w ten wir i w ten magiel polityczny. Teatr i założenia teatru są określone. I pisząc dramaty, czy Wyspiański myślał o pewnych rzeczach. To jest bardzo polityczny przecież spektakl. No ale Wyspiański, kontrowersje, klątwy, no, były w okresie międzywojnia, kiedy powstawał ten spektakl. Natomiast trzeba spojrzeć obiektywnie na pewne zdarzenia, które mają miejsce. I te zdarzenia pojawiają się w teatrze. Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii. Każdy ma prawo do dokonania wyboru. Możesz nie podoba iść, mi się, nie idę. Podoba mi się, albo idę i wtedy oceniam. Natomiast, no właśnie, a teraz jest odwrotnie. Natomiast oceniam jest, bez oglądania. Jest taka, że tutaj nawiązałem do naszego spektaklu New Year's Day. Natomiast cieszę się bardzo, że mogliśmy Karola w reżyserii Błażeja Peszka pokazać, Karola Mrożka, bo powstał musical o papieżu Karolu i to jeszcze do tego w Krakowie. I jak z Jackiem Kawalcem, którego będziemy gościli tego lata. Natomiast myśmy grali Mrożka i fragmenty z Pintera, z Noblisty. Wydaje mi się, że ta promocja i województwa lubuskiego, zarówno i naszego miasta w Krakowie i ta społeczność artystyczna, która obejrzała ten spektakl, cieszę się bardzo,
zostaliśmy zaproszeni do Instytutu Japońskiego, którego twórcą był wielki artysta Andrzej Wajda. I to nas cieszy. To cieszy nas to, że gdzieś się możemy dzielić z pewnymi naszymi doświadczeniami artystycznymi. Cieszę się bardzo, że projekty, które składaliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat rewitalizacji, to znaczy takiej robienia, tworzenia foyer, kiedyś nazwaną sceną państwa Byrskich, teraz chcę to zaadoptować na salę dydaktyczną, na salę taką konferencyjną i żeby powstała tam taka salka naprawdę z prawdziwego zdarzenia teatru lalkowego, żeby się mogli pokazywać nie formy teatralne, tylko typowy teatr lalkowy, taki, na których myśmy się wychowali, tym teatrze kukiełkowym, który gdzieś to jest to magią i działaniem na wyobraźnię dziecka. I to będziemy realizowali. I nawiązując jeszcze do pedagogiki, to zostaliśmy zakwalifikowani przez Instytut Teatralny Ministerstwo do realizacji Lata w Teatrze. Będziemy to... Ten praca projekt, z młodzieżą. Z dziećmi. To robiliście w zeszłym roku chyba też. Nie? My pierwszy raz się dostaliśmy dopiero do tego projektu. To kiedyś robiło Łośno przez parę tak. Też brali udział nasi aktorzy, ale to robiło to Stowarzyszenie z Łośna. I bardzo się cieszę, że teraz znaleźliśmy w oczach komisji uznanie i to będziemy realizować. No, było to, jak teatr pracuje z młodzieżą, to było widać, jak była rocznica studia teatralnego, ile młodzieży występowało, cały spektakl przygotowali, przecież bardzo piękny. Tak, tylko to nie jest zasługa teatru, tylko to jest zasługa aktorów, ale przede wszystkim, teatru, wszystkim pedagogów tam. Ale to doświadczenie, to doświadczenie pani Krystyna Zinkiewicz jest osobą niezastąpioną, to jest osoba, która ma charyzmę i ma ten dar jednoczenia i zarówno młodzieży, jak i pedagogów, którzy pracują. Czyli żeby to jest forma zabawy. To żeby jest lato w teatrze prowadzić pracę z młodzieżą, teatr ma ogromne doświadczenie. Ludzie teatru, można powiedzieć, ogólnie. Wspomniałeś o inwestycjach przyszłych, czyli o foyer. Powiedz mi, co się udało zrobić w tym sezonie, jeżeli chodzi o inwestycje w teatrze, bo tam cały czas widzę tak, pracę. Tak, myśmy otrzymali od zarządu, z Urzędu Marszałkowskiego od pani marszałek Polak pieniądze na dalszą rewitalizację, na piąty etap, ten etap zamykający pewne etapy, które robiliśmy od 2009 roku. I chcieliśmy to połączyć razem, aplikujemy, jeżeli będzie ogłoszony, a ma być w koniec czerwca, albo początek lipca projekt RPO, to będziemy aplikowali o dalsze środki unijne. I żeby to połączyć razem i zakończyć całość, tam chcielibyśmy trochę zrobić, zmodernizować scenę, ale to już jest na 2018. Natomiast ogłoszony jest przetarg, rozstrzygnięcie przetargu 28 czerwca. Firmy, które się zgłoszą, zobaczymy i realizujemy. Remontujemy cały hol szatniowy, cały hol wejścia na foyer, ściany. Kończymy elektrykę, która musi być scalona, bo było z różnych źródeł, z różnych miejsc ta elektryka była przesyłana, więc musimy to zgromadzić w jedno miejsce. I wymiana podłóg, wszystkiego, ocieplenie tego naszego starego budynku i nowych budynków. I to jest ten etap, który zamknie piąty etap. Potem chcielibyśmy z tych pieniędzy unijnych zrobić nasze freski. Plafon cały. Cały plafon i, tak jak mówiłem, zmodernizować naszą dużą scenę i rewitalizację zamknąć parku naszego teatralnego. Trochę niespodzianka, nie chciałbym o tym mówić. No ci ludzie, którzy chodzą do teatru, widzą, jak się teatr zmienia. Dokładnie, ale jeszcze to chcielibyśmy, że tak. Rozumiem, że na plafonie koniecznie trzeba umieścić zgodnie z tradycjami artystycznymi taki mały portret dyrektora Tomaszewicza, gdzieś jakiegoś tam jednego z mus. Musimy umieścić, a propos plafonu, musimy umieścić czujki sygnalizacyjne
przeciwpożarowe, ale musimy je tak wmontować, żeby nie szpeciły. I to już jest wyzwanie. Kręciliśmy jakiś materiał i była zadymiona scena i potem straż przyjechała. Bo te klampy się otwierają. To świadczy o tym, że o czujności wszystkich. To już wiemy, co było. Teraz jakie plany repertuarowe? Zacznijmy o przyszłości. Jakie plany repertuarowe? Bo do sceny letniej za chwilę dojdziemy, ale jakie tak krótko plany na przyszły sezon? Tak naprawdę mój okres kadencyjny, pięcioletni, kończy się 31 sierpnia i mam do tego czasu podpisaną umowę. Nowej umowy jeszcze nie mam, więc mam tylko plany. Na pewno rozpoczniemy, jeżeli to wszystko pomyślnie się zakończy, jeżeli zostanie podpisana ze mną umowa, że Błażej Peszek będzie realizował Hamleta w tym pierwszym okresie. Na scenie kameralnej pojawi się Kolacja na cztery ręce. Słynne niespotkanie, bo tego nie było, ale tak zostało przez dramaturga zrobione między Händlem a Bachem i Händla przyjacielem Schmidtem. Myślę, że to fajna komedia, która może będzie pozwoli na przybliżenie tego okresu barokowego. A Teatr Narodowy, coś jest z polskich spektakli dramaturgów? Coś się będzie szykowało w przyszłym sezonie? Tak, chciałbym, żeby na deskach teatru powstał Pan Tadeusz. Troszeczkę inny. Duże wyzwanie. Tak, Pan Tadeusz. No. Moim marzeniem jest to, mówię teraz głośno, ale to jeszcze prowadzę rozmowy, bo pojawił się ponownie do współpracy Krzysiek Garbaczewski, wybitny, najbardziej rozchwytywany obecnie reżyser. Myśmy 3 lata temu rozmawiali na temat realizacji, tylko te propozycje, które pan Krzysztof proponował, uznałem, że nie do końca się mogą wpisywać w odbiór gorzowskiej publiczności. Ale chciałbym, żeby on się pojawił, bo jednak jego praca i w Teatrze Narodowym, w Teatrze Starym, i w Teatrze Polskim we Wrocławiu, i jego działanie w Warszawie. To bardzo fajne doświadczenie by było dla aktorów, żeby ten młody reżyser u nas to zrealizował. Więc to będzie. Marzy mi się taki spektakl antyczny, Antygona. Była w teatrze wiele lat temu. Wiele lat temu. Ireneusz Schmidt reżyserował. On chyba robił. Nie Antygonę? Nie robił Antygony. Wydaje mi się, tak, że. Ale wiem, że tak była. Ale w każdym razie antyczny jakiś spektakl. Wydaje mi się, że to było. Ale to nie musiało, to było wiele, wiele lat temu. Tak, natomiast no, myślę, że ten temat tego pochowania, tego szacunku dla ciała, no jest chyba aktualny to cały czas. Tak, no bardzo nawet bym powiedział, no, ale w tą stronę nie będziemy. Nie, ja tylko mówię, ja mówię o pewnych, o spojrzeniu na tematykę teatralną. Mamy ostatnią premierą na dużej scenie była Stop Klatka, spektakl dla młodzieży w ramach programu takiego. Kampanii Obudź się. Całkiem fajny spektakl dla młodzieży. Widziałem, jak młodzież reaguje na to, no bardzo zdumiewająco pozytywna reakcja młodzieży. I w związku z tym myślę, także i z tego powodu zaszczyt myślę dla teatru, że ten spektakl będzie pokazywany na dużej scenie, na dużej pewnie, na Woodstocku. Nie, jesteśmy zaproszeni przez Jurka Owsiaka, tam widzieli jego ludzie ten spektakl i zostaliśmy zaproszeni do Akademii Sztuk Przepięknych. To jest ten namiot, tam, gdzie będzie Maciej Orłowicz, gdzie inni goście. Tam, gdzie był prezydent Komorowski, to jest dane miejsce. Dla nas to zaszczyt, że możemy się podzielić swoim doświadczeniem artystycznym wobec tych tysięcy
młodych ludzi, którzy przyjeżdżając na Woodstock pokazują swoją wrażliwość. I... Jestem ciekaw, jaki będzie odbiór, bo Akademia ma specyficzną swoją tam publiczność, bardzo inteligentną, no jak to wszyscy młodzi ludzie w Polsce. I myślę, że to będzie sukces, tak, tego życzę. Ale teraz do najważniejszej rzeczy, no nie najważniejszej w tej rozmowie, ale najważniejszej, którą czeka w najbliższym czasie ekipę teatru, można tak powiedzieć generalnie, czyli Scena Letnia. A jak co roku Scena Letnia, który to już raz? 15. Jubileusz. Skądinąd. Proszę powiedzieć, co ciekawego będzie. Ja już nie będę się odzywał, oddaję głos na temat sceny letniej. 24 czerwca się zaczynało. Tak, chcieliśmy w tym roku, żeby ta scena tak miała live motyw, aktorzy śpiewający. Tradycyjnie robiliśmy co 5 lat. Zamykaliśmy jakiś tak, podsumowywaliśmy etap naszych dokonań artystycznych, jeżeli chodzi o spektakle muzyczne i piosenki, które się pojawiały w spektaklach dramatycznych. I tak samo będzie w tym roku, że z tych 5 lat zaprezentujemy piosenki tworzące jakąś tam dramaturgię od 24 na zakończenie sezonu i na otwarcie Teatru Letniego. I jedynym wyjątkiem jest drugi dzień, to jest niedziela, 25, to jest spektakl, nasza komedia Żona potrzebna od zaraz. Dlaczego ją gramy? Gramy dlatego, że takie mieliśmy, takie prośby były do nas skierowane, takie sugestie, że nie wszystkich stać na bilet do teatru. Zabawna farsa. Zabawna farsa. Nie mieli tej szansy, jak była robiona przez Instytut Teatralny ta akcja pod tytułem 500 groszy plus, jak ja to nazywałem, na żonę. Więc postanowiliśmy sprostać temu wyzwaniu i sugestiom naszej publiczności i gramy 25. To był spektakl na dużej scenie, też będzie grany na dużej scenie? To będzie grany na scenie Teatru Letniego. Na scenie Teatru Letniego. To gramy na scenie Teatru. Adaptujecie to scenę, tak, przenosicie. Natomiast co później, pierwszego, jak zaczynają się dni Gorzowa, wpisujemy to w dni Gorzowa, chcieliśmy, żeby nie była u nas nigdy Ewa Błaszczyk, więc ze swoim recitalem zapraszamy wszystkich. Pierwszego o 20:30, następnego dnia jest Darek Kordek ze swoim recitalem. I potem się pojawiają i Krzysiek Dałkrzewicz, i Jacek Kawalec, o którym wspomniałem. I będzie Piotr Machalica, Magda Umer, będą koledzy z Teatru Narodowego, z Teatru Starego z Krakowa, z dwoma przedstawieniami z Koenem i z takim okresem międzywojnia. Więc to jest, będzie również Aleksander Podolak z poezją Leśmiana. Chciałam, żeby był tutaj naszym aktorem przez wiele lat, teraz w Zielonej Górze, żeby się tutaj u nas pojawił, żeby publiczność gorzowska sobie przypomniała, że to wspaniała aktoria. Godziny spektakli zasadniczo są wieczorem. 20:30 zawsze, natomiast w piątek godzinie 12:00 tradycyjne spotkanie dzieci na scenie z przygodami bajkowymi. Zapraszamy rodziców z dziećmi o 12:00 w piątek. Tak, zapraszamy. Jedną uwagę chciałem Państwu tylko przypomnieć, że to są spektakle bezpłatne, także korzystajcie Państwo z okazji, chociaż jak ja wiem, zachęcać nie trzeba, bo zwykle jest problem z wejściem nawet czasami do teatru, czy, a już nie mówię, z miejscami siedzącymi, ale warto nawet postać czasami, żeby obejrzeć no, gwiazdy pierwszej wielkości, które tutaj przyjeżdżają. Tak, no to, trzeba to powiedzieć, że Scena Letnia może tylko funkcjonować dlatego, że miasto wykupuje te spektakle częściowo, bo ja muszę szukać jeszcze dodatkowych środków finansowych na zamknięcie całego budżetu. To jest jednak 16 projektów i one rokrocznie tego nie zrobią. Dokładnie, rokrocznie coraz to wyzwanie finansowe jest coraz większe, no, ale cieszymy się z tego, co mamy i bardzo fajnie, że to jest realizowane. Marzy mi się jedna rzecz, tutaj ukłon do pana prezydenta, jeżeli by była taka szansa, na razie nie została zrealizowana. Chciałem, żebyśmy porozmawiali o przemijaniu historii naszego miasta. Mamy to 760-lecie miasta Landsberga i Gorzowa, ale mamy
to ten Gorzów. I myśmy w ubiegłym roku rozpoczęli tam tę rozmowę właśnie z Stilonem, spektaklem o Stilonie w MC-ku, tam w tym chemiku. I to, co zaczęliśmy, o czym zaczęliśmy rozmawiać, to się zaczyna spełniać. Tak. Wyburza się. Tak, tak. I chciałam, żeby z powrotem wrócić, bo nie każdy zdąży to przedstawienie obejrzeć, więc nie jest to duży wydatek finansowy, a można by było wrócić tym spektaklem do historii, naprawdę historii. Ja myślę, że nawet bardzo, nie tym, że kilkadziesiąt warto by było, lat. Że warto by było może pomyśleć o tym, to pewnie o tym myśli. Jeżeli by było taka wola. Że parę miejsc w Gorzowie warto by było. Ale to można byłoby w paru miejscach to zagrać, bo przecież spektakl o Stilonie mówi o historii Gorzowa, mówi o zdarzeniach, które miały miejsce. Przecież nie, młodzież, która mija średnicówką Park Kopernika, nie ma świadomości, jak powstał ten Park Kopernika, co tam było, gdzie są te pewne elementy. To jest coś, co warto, o czym warto by było rozmawiać. No to fajny na koniec apel do pana prezydenta. Mam nadzieję, że obejrzy telewizję naszą i się do tego z życzliwością przychyli. Może pan redaktor, jak przyjdzie tutaj na wywiad z państwem, to może... Załatwione. Jak tylko bardzo. Przyjdzie, to... Dziękuję panie dyrektorze. Życzę udanego Teatru Letniego. Życzę miłych wakacji. Życzę, żebyśmy się na francuskiej spotkali. No właśnie z tymi wakacjami, z tym czasem na francuską to troszeczkę nie za bardzo, ponieważ Scena letnia, budowa, piąty etap rewitalizacji, więc... A ja zapraszam do teatru, codziennie jestem, więc jakby ktoś chciał wypocząć u nas w parku teatralnym, to zapraszam. Nie chcę mówić jeszcze o takiej propozycji obywatelskiej, ten projekt obywatelskiego w sierpniu, ale myślę, że zaczniemy to realizować, więc też się będzie działo w sierpniu w teatrze, więc będę... Więc zapraszam na teatralną. Aha, 10 września już jest Warszawska otwarta, więc na teatralne święto teatralnej wszystkie instytucje kultury, wszystkie instytucje administracyjne, które mieszczą się na ulicy Teatralnej. Będziemy jeszcze we wrześniu święto. Na ten temat mówić. Może zaangażujemy już dworzec wschodni, więc wszystko będziemy na ten działo. Temat na pewno mówić jeszcze we wrześniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mimo wszystko życzę udanych wakacji, chociaż te dwa dni. I zapraszam we wrześniu na rozmowę o święcie Teatru na Warszawskiej. A teraz dziękuję państwu bardzo. Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie. A ja zapraszam państwa na... 24, jutro jest 23, urodziny Julka, naszego właśnie patrona Osterwy, więc będziemy w przyszłym roku już robić takie tradycyjne obchody 23, te urodziny naszego patrona. Dziękuję państwu bardzo. Repertuar Teatru Letniego z opisami spektakli na stronie teatru. I na stronie Teletopu. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.